Dzień dobry, mam na imię Kinga, a to jest kanał Esa Czytaj, 12 odcinek mojego książkowego cyklu Z Targu Staroci, czyli dobrze znanego większości z Was cyklu, w którym opowiadam o książkach, które udało mi się znaleźć gdzieś w pudłach na targach staroci. Podobnie jak w poprzednich odcinkach, również i dzisiaj będzie bardzo różnorodnie, a przekonacie się o tym za kilka sekund, dlatego że zaczynamy. Nie mogłabym odmówić sobie przyjemności rozpoczęcia tego filmu od książki w oprawie introligatorskiej. Jeśli przyglądniemy się jej trochę bliżej, to na pewno zauważycie, że ta oprawa introligatorska jest bardzo dobrze zachowaną oprawą introligatorską, ale nie jest to też nic nadzwyczajnego, dlatego że sama książka to jest pozycja w wydaniu już powojennym. Pozycja autora, którego powieści bardzo lubię. Jedną z jego powieści zresztą czytałam w lipcu i posłuchacie o niej w najbliższy poniedziałek w czytelniczym podsumowaniu lipca, a teraz w moje ręce trafiła inna jego powieść, a żeby było śmieszniej, powieść, którą w swojej biblioteczce już mam, ale w innym wydaniu. Nie ukrywam, że to konkretne wydanie odpowiada mi znacznie bardziej, ale do rzeczy, zajmijmy się otwieraniem. Józef Ignacy Kraszewski, historia kołka w płocie i podtytuł według wiarygodnych źródeł zebrana i spisana. Kraj Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, 1950 rok. Jeszcze kilka lat temu, jeśli spotykałam jakąś książkę wydaną w latach 50., to wydawało mi się, że ona jest książką starą. Teraz, kiedy widzę książkę wydaną w latach 50., to wydaje mi się, że ona jest książką stosunkowo młodą, a książki postrzegam jako książki starsze wtedy, kiedy trafiają w moje ręce w wydaniach przedwojennych. Więc jak to wszystko z biegiem czasu się jednak zmienia? Teraz jestem ciekawa, czy za kilka lat nie uznam, że te przedwojenne też są książkami młodymi, a za starsze uznam te XIX-wieczne, bo tak też może być. Ogromnie cieszę się z tego, że choć mam tę historię kołka w płocie w oprawie introligatorskiej, to jednak ten introligator zdecydował się zachować oryginalną okładkę i w efekcie ja nie muszę sobie jej wyobrażać. Tę okładkę projektował Tadeusz Kryszak. Zajmował się nie tylko projektowaniem okładek do książek, ale przedstawiany jest przede wszystkim jako malarz, jako grafik. I pomyślałam, że podzielę się tutaj z Wami taką ciekawostką o Tadeuszu Kryszaku jako grafiku, którą znalazłam. Mianowicie w 1930 roku Tadeusz Kryszak zdobył pierwszą nagrodę w takim konkursie na plakat przygotowany z okazji stulecia powstania listopadowego. Jeśli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Tadeusz Kryszak, to na pewno traficie na całkiem sporo plakatów, które są plakatami jego autorstwa, więc jeżeli kogoś z Was plakaty interesują, no to przeglądnijcie sobie te plakaty Tadeusza Kryszaka. A co z tą historią kołka w płocie? To jest powieść ludowa Józefa Ignacego Kraszewskiego, po raz pierwszy wydana w 1859 roku. Mówi się o tym, że to jest ostatnia powieść ludowa Kraszewskiego, ale to nie oznacza, że zaraz po tym 59 roku Kraszewski zmarł, bo on zmarł dopiero w 87 roku, więc trochę jeszcze bez pisania powieści ludowych pożył. Historia kołka w płocie w tym wydaniu jest o tyle dla mnie ciekawa, że widać, że została przygotowana z taką ogromną dbałością, dlatego że z tyłu mamy słowniczek trudniejszych wyrazów i zwrotów oraz objaśnienia dotyczące postaci historycznych, mitologicznych i tym podobnych. Wiadomo, że niektóre hasła z tego słowniczka są zbędne, ale niektóre okazują się być bardzo przydatne. Na przykład Paganini Nicolo, skrzypek, wirtuos i kompozytor włoski. Wanczos z niemieckiego drzewo z trzech stron obrobione, klepka. Prowentowy pisarz, czyli prowadzący rachunki w gospodarstwie wiejskim. Jeśli mamy do czynienia z powieściami Kraszewskiego, to one zwykle są zrozumiałe, ale zdarza się, że pojawi się w nich jakieś słowo, jakieś określenie, które teraz już albo zmieniło trochę swoje znaczenie,
albo jest już dla nas współczesnych zwyczajnie na tyle niezrozumiałe, że musimy sprawdzić je samodzielnie, a tutaj akurat w tym wydaniu mamy słowniczek. Co mnie jeszcze zaintrygowało? Ano rysunki. Z tyłu tej książki dołączono rysunki Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rysunki wykonane przez niego stanowiły materiał krajoznawczy, który wykorzystywał on w swej pracy literackiej. Przytoczone w zbiorku reprodukcje 7 typów ludowych oraz 9 krajobrazów zostały zaczerpnięte z drzeworytów zamieszczonych w książce Kraszewskiego pod tytułem Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy, wydanej w Paryżu w 1858 roku. Rysunki na desce dla rytownika wykonał sam Kraszewski, więc też już, właściwie już przeglądnęłam sobie dość dokładnie te rysunki wykonane przez Kraszewskiego na desce, a później odbite przez rytownika i uważam, że to uprzyjemnia lekturę tej historii Kołka w Płocie. Może powiem tak, czytałam opinie osób, które już tę historię Kołka w Płocie czytały i wynika z nich, że jest to pozycja Kraszewskiego, z którą warto się zapoznać, dlatego że jest nieco inna od pozostałych jego książek. Nie wiem, czy o tym wspominałam, chyba już wspominałam. To jest powieść ludowa, więc bardzo ważna dla Kraszewskiego. Jest w tej powieści kwestia chłopska. On krytykuje tutaj możnych, posiadających trochę więcej. Pokazuje nam nędzę, pokazuje nam biedę, ale nie ma tutaj aż tyle tej nędzy czy biedy, ile na przykład w Chacie za wsią. Śledzimy tutaj historię tego tytułowego Kołka w Płocie, a właściwie drzewa, które rośnie na polanie należące do dość biednych, do rodziny dość biednych chłopów wołyńskich, bo też rzecz dzieje się na Wołyniu. Więcej nie zdradzam, jeśli i tutaj znajdzie się ktoś, kto historię Kołka w Płocie czytał, to będę wdzięczna za jakąś opinię na temat tej książki, dlatego że może pomoże ta opinia komuś w podjęciu decyzji, że chce tę książkę przeczytać, albo że jednak odkłada ją na później. Jeśli chodzi o mnie, to ta książka zdecydowanie trafia na taką moją półeczkę, na której trzymam książki, które chciałabym przeczytać w najbliższym czasie. A dlaczego tam trafia? No przede wszystkim dlatego, że lubię Kraszewskiego i ta moja lipcowa lektura powieści Kraszewskiego w żadnym razie mnie nie zawiodła. W pudłach z książkami na targach staroci zdarzyło mi się już znaleźć najróżniejsze pozycje, a jednak kiedy w moje ręce wpadło tak dobrze zachowane dwutomowe wydanie, to byłam pod wrażeniem. Przez stulecia opowieści z historii Polski. Dwutomowe wydanie przygotowane przez naszą księgarnię. Wydanie moje to jest już wydanie trzecie z 1961 roku, natomiast wydanie pierwsze pojawiło się już w 1959 roku. Mamy tutaj wybór takich opowieści z historii Polski dokonany przez dwóch panów, przez Stanisława Aleksandrzaka i przez Mariana Wadeckiego. Oprawy twarde, solidne, płócienne grzbiety. Od razu, już wtedy, kiedy wyciągałam tę książkę z pudła na Targu Staroci, to ja wiedziałam, że to jest pozycja, z której raczej nikt nie korzystał. Być może ktoś dostał ją w prezencie i postawił sobie na półce, gdzie te historie spokojnie leżały. A dla osób lubiących i literaturę, i historię, myślę, że to jest prawdziwa gratka, dlatego że mamy tutaj wybór tekstów z różnych książek, z różnych zbiorów opowiadań. Zresztą za chwilę na pewno zobaczycie na przebitce spis treści i przekonacie się o tym sami. To jest taka historia widziana oczami literatów, tak bym powiedziała, więc może stanowić świetny punkt wyjścia dla kogoś szukającego w różnych powieściach, wątków historycznych. Tom pierwszy rozpoczyna wyjątek z powieści Gród nad jeziorem Zofii Kossak z życia Słowian. Też przed każdym fragmentem mamy krótką notkę o tym, z czego to jest fragment. Na przykład Śmierć Wisza. Śmierć Wisza jest fragmentem powieści pod tytułem Stara Baśń. Akcja rozgrywa się na ziemiach polskich na przełomie IX i X wieku w okresie tworzenia się państwa polskiego. Oczywiście Józef Ignacy Kraszewski. Henryk Sienkiewicz, Bitwa pod Grunwaldem. Czyli już wiemy, że będziemy mieć fragment z Krzyżaków. W drugim tomie, na czym się zatrzymujemy, bo zaczynamy od czasów takich słowiańskich, pradawnych,
A na czym zatrzymujemy się w tomie drugim? Franciszek Fenikowski, Lwy z gdańskiego ratusza. A jeszcze wcześniej na przykład Melchior Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino. Więc zapoznając się z tymi dwoma tomami, można zapoznać się też z ładnym kawałem polskiej historii. Dodam jeszcze, że rysunki w środku wykonywali różni ilustratorzy, ale okładkę projektował jeden. Zbigniew Rychlicki. Zbigniew Rychlicki, którego możecie kojarzyć jako autora ilustracji do Misia Uszatka. W poprzednim, czyli 11 odcinku z tego cyklu, wspominałam Wam o australijskiej pisarce Mary Elwin Patchett. Jeśli pominęliście tamten odcinek, to koniecznie teraz do niego wróćcie, dlatego że nie będę drugi raz wspominała o tym, kim Mary Elwin Patchett była. Nie będę rozwodziła się teraz nad jej życiorysem, ale przywołać ją chociaż tak króciutko muszę, dlatego że w moje ręce wpadła jej kolejna książka. Książka z serii Klub Siedmiu Przygód, czyli serii, którą bardzo lubię. Skarby Rafy Koralowej. Aż ta książka woła do mnie, żebym przeczytała ją tego lata i żebym tego lata właśnie przeniosła się do Australii. Wydaje mi się, że to jest taka iście wakacyjna, iście letnia lektura. W języku polskim te Skarby Rafy Koralowej ukazały się nakładem Naszej Księgarni w 1962 roku, natomiast w języku angielskim były dostępne już w 1956 roku i to jest trzeci tom serii opowiadającej o przygodach pewnej dziewczynki. Ta przygoda jest jedną z wielu, jakie przeżyła bohaterka, znana Wam już z poprzednich książek autorki, w czasie najcudowniejszych wakacji spędzonych w egzotycznych warunkach Wielkiej Rafy Koralowej. Podobno polski czytelnik główną bohaterkę już zna, rzeczywiście sprawdziłam, tak jest. Został wydany też w języku polskim pierwszy i drugi tom tej serii, czyli Ajaks Waleczny. Ajaks to jest pies tej dziewczynki. Tom drugi, Tam Nieposkromiony, Tam to jest jej koń, a teraz mamy tom trzeci. Szkoda, że nie zostały wydane kolejne tomy z tej serii, dlatego że, o ile dobrze pamiętam, w oryginale ta seria liczy tomów aż 10. Muszę w końcu zapoznać się z którymś z tych tomów, pewnie z tym, bo w końcu ten tom mam, i sprawdzić, czy to jest wciąż coś, co mogłoby być aktualne dla współczesnych czytelników, bo przyznam, że przeniesienie się do Australii bardzo, bardzo mnie kusi. Ilustrował takimi ilustracjami czarno-białymi, znany Wam chyba dobrze z moich filmów, Janusz Grabiański. Nie mam informacji o tym, kto projektował obwolutę, ale jak tak na nią patrzę, to wydaje mi się, że ona jest na tyle obwolutą malarską, że mógł to zrobić właśnie również Janusz Grabiański. Poezję Tadeusza Nowaka poznałam jeszcze na studiach. Na początku tego roku z kolei oczarowała mnie jego powieść Diabły, o których zapewne na moim kanale, jeśli jesteście tutaj trochę dłużej, to już nasłuchaliście się tak dużo, że wiecie o jej istnieniu. A tym razem w moje ręce wpadła chyba najbardziej znana opowieść Tadeusza Nowaka, czyli A jak królem, a jak katem będziesz. Z tej serii, z której mam jego poezję, z tej serii, z której mam jego Diabły, czyli Biblioteka Literatury 30-lecia. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974 rok. To jest już wydanie czwarte, wydanie pierwsze byłoby z roku 68. Ilustracje na okładce, jeśli to kogoś z Was ciekawi, wykonał Antoni Boratyński. Powieść utrzymana w stylu i klimacie baśni ludowej, napisana w formie wyznania głównego bohatera, opowiadająca o życiu chłopca, który wkracza w dorosłość przed wybuchem wojny, jako rekrut bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, a potem walczy w partyzantce. Motywem przewodnim, symbolicznym jest tu przejęty z tradycji biblijno-ludowych znak jabłka, atrybutu katowskiego i jednocześnie królewskiego. Jabłko katowskie symbolizuje sprzeczności tkwiące w ludzkiej naturze, w której walczą siły dobra i zła. Jabłko królewskie symbolizuje dobro, władzę i pomyślność. Nie wiem, czy powinnam się do tego przyznawać, ale nie czytałam jeszcze A jak królem, a jak katem będziesz, a z tego wiedziałam tylko o jego istnieniu oczywiście, a z tego opisu wynika, że to będzie książka, która bardzo mi się spodoba. Tak w ciemno obstawiam, dlatego że ten opis przypomina mi też trochę opis z Diabłów. Ja lubię, ja cenię Tadeusza Nowaka za tę baśniowość, ale też za takie dość mocne stąpanie
po ziemi. Takie właśnie połączenie tej baśniowości z czymś realnym. Też na pewno ta pozycja trafi na taką półkę, na której trzymam książki do przeczytania w najbliższym czasie. Jak się pewnie domyślacie, ta półka jest dość spora, ale jeśli po prostu te książki, na których bardzo mi zależy, trzymałabym tutaj za mną na półkach, to owszem, łatwo bym je odnalazła, ale niestety mogłabym zapomnieć o tym, że chciałam je przeczytać. Jakoś mniej więcej w ubiegłym roku przeczytałam zbiór opowieści niesamowitych z prozy japońskiej Ballada o Narayamie, przygotowany w tej starej serii opowieści niesamowitych przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Opowieści japońskie zrobiły na mnie dobre wrażenie, jakkolwiek wciąż jakimś wielkim miłośnikiem literatury azjatyckiej nie jestem. Wspominam o tym zbiorze opowieści niesamowitych, dlatego że ostatnio na Targu Staroci kupiłam, być może przekonana tymi opowieściami niesamowitymi z prozy japońskiej, zbiór japońskich baśni i legend. Pomyślałam, że na pewno ich znajomość mi nie zaszkodzi, a może jeszcze bardziej przekona mnie do sięgania częstszego po tę literaturę azjatycką. Jakkolwiek wydaje mi się, że ja jednak jestem takim czytelnikiem dość mocno zakorzenionym w literaturze polskiej, czy ewentualnie w literaturze europejskiej i niekoniecznie zapuszczam się gdzieś dalej. Maria Juszkiewiczowa, Czarodziejski imbryczek, czyli właśnie baśni i legendy japońskie, ilustrował Marian Stachurski. Mam tutaj te baśnie i legendy japońskie w wydaniu wydawnictwa Czytelnik z 1971 roku. Marian Stachurski, którego ilustracje zapewne teraz Wam pokazuję, zajmował się też tworzeniem plakatów i te jego plakaty z dużą łatwością w internecie znajdziecie. Bardzo ciekawą osobą jest autorka tego zbioru baśni i legend japońskich, czyli Maria Juszkiewiczowa, dlatego że ona część życia spędziła w Mandżurii, w Japonii i w Chinach. A skąd się tam wzięła? Ano stąd, że jej ojciec był inżynierem na kolei wschodnioindyjskiej i ona przez wiele lat przebywała w tych azjatyckich państwach razem z ojcem i matką. A jeżeli zerkniecie do takiej zakładki twórczość na Wikipedii, to zobaczycie, że właśnie spora część tej jej twórczości to są te baśnie, japońskie legendy. Ona napisywała też artykuły o kulturze japońskiej do czasopism Płomyk i Płomyczek. To moje wydanie Czarodziejskiego imbryczka to jest wydanie trzecie, ale wydanie uzupełnione. Natomiast już w 1924 roku pojawiły się bajki japońskie właśnie w opracowaniu Marii Juszkiewiczowej. Baśni i legend w tym Czarodziejskim imbryczku mamy całkiem sporo. Tytułowy oczywiście Czarodziejski imbryczek, Dlaczego morze jest słone, Procesja duchów, Małpka i krabik, Małpka, kot i szczur, Demony i chytry sąsiad, 6 kapeluszy Izo, O chłopcu, który lubił malować koty, Krabie jeziorko i księżniczka Yasunaga, a na koniec Duch wierzby. Całkiem ciekawy zbiór, baśnie uwielbiam, więc wydaje mi się, że to coś dla mnie. Uwaga, uwaga, teraz moment, na który zapewne czekały osoby, które śledzą mnie w moich mediach społecznościowych, na Facebooku i przede wszystkim na Instagramie, dlatego że kiedy zapowiadałam tam ten film, wspominałam, że pojawi się w nim książka, za sprawą której będziemy musieli uruchomić stojący tutaj obok mnie gramofon, dlatego że dołączona do niej jest płyta winylowa. Co to za książka? Władysław Broniewski, Listopady. To jest wybór wierszy Władysława Broniewskiego z różnych jego tomów. Wybór dokonany przez Bohdana Drozdowskiego, czyli poetę, prozaika, tłumacza. Tłumacza między innymi Martwych dusz, Gogola. Martwe dusze też czekają u mnie na swoją kolej, bo mam już od kilku miesięcy taką dużą ochotę na przeczytanie właśnie tych martwych dusz. Władysław Broniewski jest już obecny w mojej biblioteczce, więc można zastanawiać się nad tym, dlaczego zdecydowałam się na kolejny wybór jego poezji. No przede wszystkim oczywiście ze względu na ten gratis dołączony do książeczki, czyli płytę winylową. Tutaj
mamy wybór jego wierszy z różnych tomów. Wiatraki, Dymy nad miastem, Troska i pieśń, Krzyk ostateczny, Bagnet na broń, Drzewo rozpaczające, Nadzieja, Anka i w końcu wiersze i poematy z 1962 roku. Ten wybór listopady wydało wydawnictwo Iskry w 1978 roku. Z jaką poezją kojarzy się Władysław Broniewski? Ano z poezją patriotyczną, poezją rewolucyjną, poezją żołnierską, a jego najbardziej znanym wierszem, tak, zdecydowanie najbardziej znanym wierszem jest wiersz Bagnet na broń, który zapewne jeśli nie w szkole, to przy jakichś innych okazjach mogliście słyszeć. Jeśli otworzę tę książkę tutaj z tyłu, to zobaczycie taką czerwoną, pomarańczową kieszeń, w której ukryta jest płyta winylowa. Płyta winylowa, której raczej, tak mi się wydaje, nikt nigdy nie słuchał. I zresztą też wydaje mi się, że nikt nigdy tej książki jakoś nadmiernie nie przeglądał. Mam tutaj płytę winylową, taką z tych mniejszych, a teraz lecimy do gramofonu. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polska. Kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą kolbami w drzwi załomocą, ty ze snu podnosząc kroń, stań u drzwi. Bagnet na broń, trzeba krwi. Jedna opowieść, a jeśli mam już być bardzo konkretna, jedna baśń literacka, ale w trzech różnych wydaniach. No takie rzeczy zdarzają się chyba tylko u mnie. Czarodziejski młyn, Alina i Jerzy Afanasjew. To jest opowieść, baśń, którą pamiętam z czasów mojego dzieciństwa. Za chwilę powiem Wam, z którego konkretnie wydania. Zaczniemy od najstarszego, które jest też wydaniem pierwszym tej opowieści, wydaniem pierwszym z 1961 roku z ilustracjami autora Jerzego Afanasjewa. Proszę bardzo, twarda oprawa. Wydaje mi się, że takie ilustracje stworzone przez samego autora opowieści mają jakąś dodatkową wartość, dlatego że sam autor wie najlepiej, co chciał daną opowieścią przekazać i te jego ilustracje właśnie pod tym kątem też mogą nas na coś naprowadzać. Te ilustracje wykonane przez pana Jerzego są ilustracjami bardzo kolorowymi, takimi bardzo radosnymi, a jednocześnie tak graficznie dobrze widocznymi, składającymi się z takich sporych elementów. Trochę inaczej wyglądają najbardziej znane ilustracje do tej opowieści. Ilustracje pani Teresy Wilbik. Ilustracje mówię najbardziej znane, dlatego że w 2010 roku właśnie to wydanie, które teraz trzymam w rękach, wznowiło wydawnictwo Dwie Siostry. Czarodziejski młyn właśnie z tymi ilustracjami Teresy Wilbik. To jest wydanie z 1970 roku w trochę innym formacie niż to poprzednie i na pewno zobaczycie, że ilustracje wyglądają już zupełnie inaczej niż te ilustracje autorskie i są ilustracjami no nie mniej ciekawymi. Może trochę bardziej mrocznymi, trochę bardziej stonowanymi, ale też takimi, z których można wyciągnąć, wydaje mi się, całkiem sporo. A jeśli chodzi o trzecie wydanie, bo mówiłam, że mam trzy wydanie, to jest już wydanie nowsze. Wydanie z 1986 roku, wydane przez Krajową Agencję Wydawniczą, to poprzednie, bo nie mówiłam, było wydane przez Biuro Wydawnicze Ruch, a to najnowsze z 1986 roku, żeby było ciekawiej, ilustrowała również Teresa Wilbik. Ilustrowała w nieco inny sposób, więc tę samą opowieść ilustrowała ta sama autorka, ale za każdym razem inaczej. Na pewno też teraz widzicie te ilustracje pani Teresy Wilbik do tego wydania z końca lat 80. I to jest też wydanie,
które miałam w swojej biblioteczce, kiedy byłam dzieckiem, czyli w czasach mojego dzieciństwa, i pamiętam, że ta okładka w jakiś taki sposób mnie niepokoiła. W Smętowie panuje nieprzezwyciężony smutek. Na mieszkańców padł dziwny czar, który odebrał im radość i okrył serca troską. Nie uległo mu tylko dwoje dzieci, Filip i Dorotka. Oni nadal potrafią się śmiać. Gdy odkryją tajemnicę starego młyna, cały świat stanie przed nimi otworem. Wyruszą wtedy niezwykłą podróż w poszukiwaniu lekarstwa na smutek. Czy uda im się uratować Smętowo? Pojawiła się już dzisiaj pozycja tajemnicza, ale nie była pozycją przedwojenną. Dlatego teraz nadrabiam tę zaległość i pokażę Wam pozycję przedwojenną, pozycję w wydaniu drugim z 1937 roku. Bolesław Prus, Powracająca fala. Powracająca fala jest takim dłuższym opowiadaniem Bolesława Prusa, tutaj wydanym w serii Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych. I jeżeli zerknę na tył tej pozycji, to dowiem się, że to wydawnictwo wznowiło Bibliotekę Uniwersytetów Ludowych właśnie w nowym opracowaniu. Nowa estetyczna szata graficzna, wzorowe opracowanie tekstów, tanie wydania najwybitniejszych pisarzy polskich i obcych, dawnych oraz współczesnych. Sama Powracająca fala to jest opowiadanie, w którym Prus, możemy podejrzewać, bo nie mamy tego wprost powiedziane, przenosi nas do łodzi, do takiej włókienniczej łodzi, a my przyglądamy tutaj się i właścicielowi takiej łódzkiej włókienniczej, już może nie brnijmy w tę łódź, jeśli sam Prus o tym nie napisał, przyglądamy się takiemu właścicielowi włókienniczej fabryki i jego, delikatnie rzecz ujmę, niesfornemu synowi. Teraz książka, którą kupiłam z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jej akcja toczy się w Krakowie, czyli w mieście, które jest mi bardzo bliskie. A po drugie dlatego, że ilustracje do tej książki wykonała Maria Orłowska-Gabryś, a jej ilustracje bardzo mi odpowiadają. Dopiero w domu zauważyłam, że autorką tej opowieści jest Dorota Terakowska. Możecie znać ją jako autorkę takich pozycji jak Córka czarownic, Poczwarka, czy między innymi Ono. Tutaj przy sobie mam Babci Brygidy, Szalona podróż po Krakowie, czyli z szaloną, jak mniemam, babcią Brygidą przeżywamy równie szaloną podróż po Krakowie. To może być całkiem przyjemna książka. Zauważyłam też w domu, że to jest pozycja, którą Dorota Terakowska zadedykowała Małgosi Szumowskiej, czyli obecnie reżyserce Małgorzacie Szumowskiej, bo Małgorzata Szumowska to jest córka Doroty Terakowskiej. Ja mam tutaj wydanie pierwsze tej Babci Brygidy, Szalonej podróży po Krakowie. Wydanie z 1987 roku, czyli Małgorzata miała wtedy 14 lat, ale ta opowieść została napisana przez Dorotę Terakowską wcześniej, w 1979 roku, czyli w roku, w którym Małgorzata Szumowska miała 6 lat. Wspomniałam Wam o tym, że córka Doroty Terakowskiej jest reżyserką, więc może wspomnę o tym, jakie to filmy wyreżyserowała, które być może niektórzy z Was mogli widzieć. Twarz oraz na przykład Body Ciało. Ja widziałam chyba film Twarz, ale nie jestem pewna, więc nie będę w to brnęła. Ilustracje ogromnie mi się podobają. To są takie ilustracje malarskie, na których widzę Kraków, więc to od razu sprawia, że taka pozycja jest dla mnie jeszcze bardziej interesująca. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że twórczość Juliana Tuwima jest twórczością bardzo nietypową i jednocześnie bardzo ciekawą. Wspominam o Julianie Tuwimie dlatego, że za chwilę pokażę Wam zbiór jego tekstów, które były publikowane na przełomie lat 40. i 50. w miesięczniku Problemy w cyklu Groch z kapustą. Publikował tam Julian Tuwim wynajdowane przez siebie ciekawostki i różne osobliwości literackie. Ja ten groch z kapustą tutaj mam. Panoptikum i Archiwum Kultury. Mówi się o tym, że to jest kontynuacja
pierwszej części, jaką był taki zbiór Pegas Dęba. Gdzieś go tutaj mam, więc niewykluczone, że widzicie go teraz na przebitkach. Jest to zbiór tekstów wszelkich, bardzo różnorodnych, które na pewno miłośnikom Juliana Tuwima, twórczości Juliana Tuwima, sprawią ogromną frajdę. A jeżeli wciąż nie poznaliście tego Juliana Tuwima w wersji dla dorosłych, a jedynie pamiętacie go nadal jako autora Lokomotywy, no to koniecznie to zmieńcie. Koniecznie to zmieńcie, sięgnijcie czy to po jego zbiór wierszy dla dorosłych, czy właśnie po taki jakiś zbiór jego osobliwości. I jeszcze może, zanim zerkniemy do samych tekstów, wypadła mi z tej pozycji taka karteczka. Droga do wiedzy to nauka, droga do dobrobytu to oszczędność. 1984 rok. I mamy tutaj kalendarz na 84 rok. Świetne znalezisko. Ten Grof z kapustą mam tutaj w wydaniu wydawnictwa Czytelnik z 1958 roku. Do druku przygotował i przedmową opatrzył Józef Hurwitz. Na parę lat przed śmiercią Benjamin Franklin ułożył sobie własny nagrobek. Tu spoczywa, oddane robakom, ciało Benjamina Franklina, drukarza, jak oprawa starej książki, z której karty zostały wydarte, a złocenie i tytuł wygładzone. Ale mimo to dzieło nie zginie, bo wyjdzie, jak zawsze wierzył, w nowym i lepszym wydaniu, przejrzanym i poprawionym przez autora. Potomni nie umieścili tego napisu na płycie grobowej Franklina. Figurują na niej o wiele prostsze słowa. I teraz na pewno tę grafikę widzicie. Obok na stronie mam szaradę do nagrody, czyli zagadkę. Pierwsze, zwierzę, co ma trąbę. Drugie, zgłoska po A, O, B. Wszystko grzeje tudzież świeci. Powiedzcie mi, co to dzieci? No jestem ciekawa, czy tę zagadkę rozwiążecie. Zagadka prosta, ale jakąś tam radość zagadki zawsze przynoszą. Bardzo ładne wydanie, bardzo ładnie ilustrowane i też można znaleźć tutaj absolutnie wszystko. Zerkam do spisu treści. Poeta, wróble, raki i kobiety. O lichwiarzach i rozpuście w Warszawie. Od jaskółczej nóżki do tartej pietruszki. Czy w końcu krokodyl w Wiśle pod Krakowem. Więc wszelakie ciekawostki. Zresztą Julian Tuwim wyznawał taką zasadę, żeby uczyć, ale nie nudząc. Kolejny raz. Czas tak szybko płynie, że jesteśmy już przy ostatniej pozycji, a jest nią wdzięczność Szczupaka Aleksego Tołstoja w takiej serii z Krasnalem. Całe życie myślałam, że to jest seria ze Ślimakiem, ale okazuje się, że to jest seria z Krasnalem, bo ten Krasnal ma taką bardzo długą, zakręconą czapkę. Aleksy Tołstoj, wydaje mi się, że to jest ten Aleksy Tołstoj od rodziny Wilkołaka, a nie ten Aleksy Tołstoj tworzący w XX wieku, bo było ich dwóch. Wydaje mi się, że to będzie ten wcześniejszy. Wdzięczność Szczupaka mamy tutaj w opracowaniu dwóch pań, Wandy Markowskiej i Anny Milskiej. Pań, które opracowały niejedną baśń, stworzyły niejeden zbiór baśni ludowych. Ilustrowała Danuta Imielska-Gebetner. I to są też takie ilustracje, które jak najbardziej wpisują się w to, co lubię, dlatego, że są dość proste, a jednak świetnie uzupełniające historię. Wydała Krajowa Agencja Wydawnicza w 1981 roku. Opowieść bardzo podobna do tej opowieści o złotej rybce spełniającej życzenia, więc jeżeli tak jak ja zawsze mieliście problem z uwierzeniem w to, że wędkując gdzieś w polskich rzekach czy jeziorach możecie złowić złotą rybkę, czy nawet w polskim morzu, to jest dla Was nadzieja, dlatego że od tej pory możecie wierzyć w to, że jeśli wyłowicie szczupaka, to on też spełni Wasze trzy życzenia. Jeśli macie wędkarza w rodzinie, to macie łatwiej. Ja niestety wędkarza nie mam, no ale nic. Może kiedyś przypadkiem na takiego szczupaka trafię. Muszę zaplanować sobie te trzy życzenia, zanim go spotkam, żeby być gotowa. Jak zwykle teraz poproszę Was o to, żebyście w komentarzu pod tym filmem dali znać się o tym, co Was zainteresowało, co może znaliście wcześniej. A jeżeli nie macie teraz na to czasu, to zostawcie przynajmniej łapkę w górę albo udostępnijcie ten film, żeby dowiedziało się o tym cyklu jak najwięcej osób, które takie stare, często zapomniane książki
lubią. Zachęcam Was też do obserwowania mnie w moich mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i przede wszystkim na Instagramie. Na Instagramie też co jakiś czas pojawiają się jakieś książki, które mam na sprzedaż, więc warto śledzić, żeby nie przegapić czegoś, co może szukacie od wielu lat. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek w takim czytelniczym podsumowaniu lipca, albo w kolejny czwartek w 13 już odcinku z Targu Staroci. Widzimy się, mam nadzieję, tak czy siak w kolejnym tygodniu.